Witajcie, kochani. Kolejne spontaniczne nagranie. Zupełnie tego nie planowałam, ale chciałabym się podzielić czymś, co myślę, że może być ważne w życiu do rozpoznania, do zauważenia. Dla każdego z nas tak naprawdę. Ponieważ dużo się mówi o tym, jak o jakichś ciężkich momentach, o tym, jak trudno przez nie przechodzić. A ja teraz w swoim doświadczeniu mam coś takiego, co wypełnia mnie różnymi fajnymi, pozytywnymi emocjami. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo szczęśliwa i czuję się tak blisko ze sobą. I co tutaj się takiego ciekawego pojawia? Można by pomyśleć, że jeżeli ktoś jest taki szczęśliwy i cieszy się życiem, to, że nic więcej się już w nim tak naprawdę teraz nie ma prawa pojawiać, nic takiego się nie pojawia. Otóż ku mojemu początkowemu troszkę zaskoczeniu, ja zauważyłam, że pomimo tego, że jestem w tej przestrzeni radości i lekkości, to mój umysł jakby zdawał się być tym troszkę znudzony. Mój umysł wchodził w paradę i zaczynał mówić mi o tym, że coś jest jednak nie tak, albo coś się może wydarzyć. Jakieś stare programy zaczęły się uaktywniać, które odbierały mi w pewnym sensie radość tego doświadczenia, które mam obecnie. I jako osoba świadoma, ja już się nie dałam na to złapać, ale przyznaję, że miałam momenty, w których nie było to dla mnie łatwe, ponieważ musiałam siedzieć z tym i nie rozumiałam zupełnie dlaczego. I teraz do czego ja tutaj zmierzam? To nagranie będzie mega, mega krótkie. Ja po prostu chcę się podzielić czymś, o czym wiele osób tak naprawdę mówi często, ale to jest tak jakby teraz z tego miejsca, w którym ja jestem, podzielenie się moim własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami. W moim odczuciu, w moim doświadczeniu jest tak, że niezależnie od tego, w jakim jesteśmy miejscu życia, co takiego się dzieje, bo to mogą być nawet najbardziej wzniosłe i euforyczne rzeczy i oczywiście też tym bardziej te, które są dotkliwe dla nas i trudne. Niezależnie od tego, co się dzieje, my jesteśmy w większości uwarunkowani tak, nasz umysł jest tak nauczony, żeby szukać jakichś tam, nie wiem, komplikacji, żeby doszukiwać się czegoś, o co można by się jeszcze potencjalnie pomartwić, albo coś, co mogłoby potencjalnie nie pasować i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli my jesteśmy w miejscu, w którym wciąż wierzymy naszemu umysłowi i damy się na to złapać, to automatycznie wibracyjnie troszkę podupadamy i po prostu potem już funkcjonujemy z tego poziomu. A jak damy się wkręcić w jakieś lęki, jak damy się wkręcić w to, co nasz umysł nam podpowiada, i tutaj od razu zaznaczam, że on nie podpowiada nam tego, żeby nam zrobić na złość. To nie jest, że on nas w jakiś sposób, nie wiem, atakuje, że jest czymś złym, coś, z czym trzeba walczyć, co jest niepożądane. Nie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ on chce nas chronić, tak? Terytoria, które są dla niego nieznane, które są nowe, nawet jeżeli są fajne, ekscytujące, to być może są nieprzewidywalne i wzbudzają jakiegoś rodzaju lęk i po prostu on chce nas chronić. Także tutaj też w tym miejscu zauważmy, że to nie wynika z jakichś złych intencji, tylko z tego jakby, z tego wyuczonego mechanizmu samoobrony, tak? Który w sobie jakby, który się w nas zakotwiczył w dzieciństwie. I teraz, jeżeli my damy się w to wciągnąć, w ten tok myślowy, w te chmurki przepływające przez naszą głowę, to wtedy najprawdopodobniej poczujemy się gorzej, będziemy myśleli, że jest jakiś problem, że mamy jakiś problem, że coś trzeba zrobić, że coś trzeba naprawiać i w tym momencie wibracyjnie po prostu też spadniemy. Tutaj już myślę, że z Wami mogę rozmawiać o takich, operując takim słownictwem, tak, jak wibracja. Ponieważ ja to bardzo wyraźnie odczułam teraz w swoim ciele i w moim doświadczeniu, jak zupełnie się inaczej funkcjonuje, kiedy się zadba o to, żeby te wibracje w nas, żeby nasz poziom energetyczny był na takim poziomie, który sprzyja temu, żeby łatwiej nam było dystansować się do myśli, które tak czy tak pojawiają się w naszych głowach. I teraz tak, tutaj jest kilka rzeczy.
Po pierwsze, jak się wkręcisz, to wtedy automatycznie z tego niższego poziomu wibracyjnego przyciągasz sobie odpowiadające temu doświadczenie, tak? Czyli przyciągasz sobie to, czego tak naprawdę nie chcesz doświadczać, a potem mówisz, a kurde, jest do dupy, czemu sobie czemu sobie coś takiego przyciągam? Nie chcę tego doświadczać i tak po prostu idziesz troszkę w pewnym sensie w dół. I w zależności od tego, w którym momencie się zreflektujesz, zaczerpniesz głębokiego oddechu i zdasz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ty sama się wkręciłeś i tak naprawdę nic takiego się nie dzieje i tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy ty podejmiesz teraz świadomą decyzję o tym, żeby się zdystansować do tego, co się w tobie dzieje. I ja wiem, że to nie jest proste, dlatego że jeżeli przekonanie jest silne, jeżeli jest w nas zakorzenione, jeżeli jest często też nieuświadomione, to ono wywołuje różne odczucia dyskomfortu w naszym ciele, pojawiają się różne emocje i oczywiście, że nie jest to łatwe, żeby z tym być. Ja w ostatnim czasie tak samo, pomimo tego, że doświadczam wielu cudownych okoliczności i sytuacji i jak ja to mówię, wspinam się po tych oktawach miłości i naprawdę no, czuję to całym sercem, jestem tym, to pojawiły się, zapukały do drzwi stare programy, które bronią się z całych sił, które chcą jeszcze powiedzieć, halo, tu jestem, pamiętaj, że to nie jest bezpieczne, co teraz robisz, powinna się zachowywać tak, czy tak, czy tak. I w tym momencie, kiedy one dają o sobie znać, to jest bardzo intensywne, bo pojawiają się różne odczucia w ciele, pojawiają się przeróżne emocje i dawniej bym w to wlazła i w tym momencie bym sobie też zmieniła swoje doświadczenie. W tym momencie w tym siedzę i to też jest bardzo, bardzo trudne i czasami potrzebuję też wsparcia, więc wtedy, ponieważ już teraz w moim życiu jest mnóstwo cudownych osób, które też wspierają innych, mam taką możliwość, żeby z tego skorzystać i korzystam z tego, bo ja uważam, że tak naprawdę my jako ludzie naprawdę siebie potrzebujemy nawzajem. Potrzebujemy nie w takim sensie, żeby jakieś, nie wiem, przywiązania czy wykorzystywania i tak dalej, czerpania jakichś korzyści, tylko po to, żeby w ogóle funkcjonować. My jesteśmy z natury zwierzętami stadnymi, tak? Ale samo to, że wszystko jest podszyte tą siatką, tą siateczką miłości, wszystko jest połączone, to my naturalnie jakby chcemy obcować z innymi i chcemy dawać i chcemy brać. Dlatego nie blokujcie się przed tym, korzystajcie z tego, że jest wsparcie wokół was, wokół nas, profesjonalne, czy też po prostu ludzi, którzy są wokoło i naprawdę się też tym podpierajmy. Dlatego, że w tych momentach, kiedy przechodzą jakieś silniejsze emocje, kiedy umysł zaczyna gadać, a dzieje się to oczywiście na co dzień, tylko te okresy czasami są intensywniejsze, ty musisz dokonać świadomego wyboru, żeby nie tyle to zatrzymać, nie walczyć z tym, tylko żeby w tym być i zdać sobie sprawę z tego, że ty tym nie jesteś. To jest kluczowe. Żeby mieć ten moment, kiedy naprawdę zaczerpniesz głęboki wdech i wydech i po prostu sobie na to pozwolisz, żeby w tym być, żeby to przez ciebie przepływało. I w pewnym momencie, kiedy w tym naprawdę szczerze będziesz, kiedy pozwolisz, żeby ta fala, jakkolwiek silna ona by nie była, przez ciebie przepływała, zauważysz, jak ona się przeobraża w coś innego. A potem znowu przypłynie kolejna, a potem znowu kolejna. I tak naprawdę to jest właśnie to pozwalanie, żeby życie się żyło przez nas. I to jest ta pełnia życia, która zawiera w sobie absolutnie wszystko. A jeszcze z takich jakby codziennych, ja często wrzucam na Facebook różne tego typu informacje. Z codziennych takich praktyk w cudzysłowiu, ja naprawdę głęboko wierzę i widzę po sobie, jak ważne jest to, żeby na co dzień dbać o pewne rzeczy. To jest taka higiena, tak jak kiedyś rzuciłam post, że higiena musi obejmować ciało, duszę i umysł. Jak najbardziej tak. Każdy z nas potrzebuje chociaż kilku minut bycia ze sobą, wyciszenia. Nie wiem, napisania czegoś na kartce, jeżeli chce się, żeby coś się uzewnętrzniło, jeżeli chce się ze sobą połączyć. Każdy z nas potrzebuje tego na co dzień, każdego dnia, żeby zauważyć swoje cudowne ciało, żeby trochę z nim pobyć, żeby zadbać o jego kondycję, o jego zdrowie. Każdy z nas potrzebuje tego, żeby być z tym, co się w nim dzieje, żeby dać sobie tą przestrzeń, żeby siebie zauważyć, żeby siebie utulić. Ja widzę, kochani, że piszecie, jestem Wam bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję.
nie odzywam się do Was, dlatego że po prostu chcę już iść tym tokiem tego, co przeze mnie teraz płynie. Natomiast bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, kocham Was z całego serca i po prostu jestem przeszczęśliwa, że mogę się dzielić z Wami moimi doświadczeniami, moją radością i nie tylko, bo ja mam przeróżne momenty, tak jak każdy z nas, tylko ponieważ w jakiś sposób wytrenowałam już sobie umiejętność przechodzenia przez te właśnie trudniejsze emocje, czy okresy, czy jakby przyglądać się myślom, które przypływają, a potem odpływają, dlatego po prostu chcę się tym dzielić, żeby i Wam było łatwiej, dlatego że tutaj tak mnie przyprowadziło do takiego, no do miejsca w sercu, żeby się podzielić. Byłam teraz w weekend na warsztatach oddechowych. Po pierwsze, tutaj tak na marginesie chciałam powiedzieć, że to jest niesamowite, że tak prosta praktyka, jak zwrócenie uwagi na swój oddech i nie robienie z nim niczego specjalnego, tylko wręcz pozwolenie, żeby on płynął tak, jak chce płynąć w miejsca, do których chce dopływać, potrafi wywrzeć tak kojący, tak głęboki, tak oczyszczający, tak po prostu wznoszący wpływ na nasze istnienie, że to jest coś po prostu niesamowitego. I jednocześnie ktoś do mnie tam powiedział coś, co bardzo mnie dotknęło, wzruszyło, coś we mnie poruszyło i bardzo do mnie tak przemówiło. Mianowicie pewien mężczyzna powiedział mi, że widzi w moich oczach pewnego rodzaju tęsknotę. I jak on tylko to powiedział, to ja od razu sobie zdałam sprawę z tego, że tak, że ja już o tym wiedziałam niby, ale jak ktoś nam coś powie, to my jeszcze więcej uwagi na to zwrócimy i naprawdę w tym jesteśmy. I ja tak bardzo się wzruszyłam w ogóle tymi ludźmi, którzy z nami tam byli, ze mną tam byli, tym wspólnie spędzonym czasem. Dlatego, że to są takie wyjątkowe momenty, kiedy zbiera się grupa osób, które są gotowe, żeby wejść w swoją prawdę, które pomimo lęku są w tym, co przez nie przepływa i funkcjonują, starają się funkcjonować jak najczęściej z tego miejsca, które jest w nich prawdziwe, które nigdy ich nie opuszcza. I to jest takie wzruszające, kiedy siedzi się w kręgu takich osób. Ja myślę, że my taką społeczność w pewnym sensie tworzymy, czy to nieważne, to nie musi być na żywo. Oczywiście na żywo jest intensywniej, ale to może być równie dobrze przez Facebook, czy w jakikolwiek inny sposób. Fajnie, że mamy teraz ku temu takie możliwości. Ja myślę, że my też tworzymy właśnie taką rodzinę. I wszyscy my oczywiście nią jesteśmy. Wszyscy ludzie na ziemi, ale są jeszcze ci, którzy są jakby tego świadomi i osoby, którym można spojrzeć w oczy i ty, nawet jeżeli to jest ułamek sekundy, to dotknie to ciebie w takim miejscu, w którym ty wiesz, że ta osoba też wie, w którym jesteśmy połączeni w swojej prawdzie. I ponieważ ja miałam to doświadczenie z wieloma osobami w trakcie weekendu i naprawdę ogromne otwarcie serca i właśnie takiego bycia ze sobą w czułości, w prawdzie, w kruchości, w sile, w szaleństwie, w złości, w smutku, w radości, w euforii, w spokoju, w tym wszystkim, co przez nas wszystkich przepływa, ja zdałam sobie sprawę, że ta tęsknota, która jest we mnie, to jest właśnie tęsknota za tym. Ja nie chcę tutaj wchodzić w teorię, skąd to się wywodzi, czy to są jakieś inne wcielenia, czy inne doświadczenia, w których ta pełnia bycia takiego jak bracia i siostry, bycia razem, była po prostu. Nie chcę w to wchodzić, ale jest we mnie pamięć czegoś takiego, zdecydowanie. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, nie wiem co z tym się dzieje i jeszcze zadzieje, ale... O, coś przerwało w takim kluczowym momencie. Także ja wiem, że ta pamięć jest we mnie i że ona cały czas rozkwita i ja myślę, że my wszyscy ją mamy, że my wszyscy w sobie pamiętamy, że my wszyscy w sobie w jakimś sensie tęsknimy za tym, żeby być tą jednością i jednocześnie bawić się tym ludzkim doświadczeniem,
i wiedzieć, że jesteśmy zawsze kochani, zawsze bezpieczni i że sami jesteśmy miłością. Dlatego, no tak, tutaj poruszyłam wiele kwestii w tym nagraniu, ale tak po prostu popłynęło. Moim takim zaproszeniem dla Ciebie jest to, żeby zwrócić się ku sobie, żeby podarować sobie tą chwilę dla siebie i być po prostu prawdziwą ze sobą i z innym człowiekiem. Potem to już przychodzi naturalnie. To jest tak, że kiedy my widzimy prawdziwie siebie, kiedy my kochamy siebie, to automatycznie jesteśmy tacy dla innych i inni są tacy dla nas. Ja też tego bardzo teraz doświadczam, bo ja przez wiele lat mówiłam do przeróżnych osób w różny sposób i z różnych miejsc we mnie to wypływało. I przez wiele lat płynęło to z takiego nieuświadomionego miejsca, gdzieś tam zagubionej, wystraszonej dziewczynki, która szukała jakiegoś poklasku, jakiegoś docenienia. I być może ta część dalej się uaktywnia we mnie. Pewnie, że się czasami uaktywnia. Ale ja już ją rozpoznaję i ja wiem, okej, to jest ta moja mała dziewczynka, która teraz potrzebuje, żeby ją utulić, żeby ją zapewnić o tym, że jestem, że ją kocham, że jest bezpieczna. Ale też wiem i czuję, kiedy jestem w swojej prawdzie i wiem, że kiedy mówię do ciebie tego typu rzeczy, to nawet jeżeli wszczeli się tam jakiś umysłowy koncept, jakiś, nie wiem, posmak ego, jakieś uwarunkowanie, to ja wiem, że to, co mówię, to, co wyrażam, to, co jest poza słowami, płynie z przestrzeni serca. Dlatego, że ja wierzę w to całym sercem i ja pamiętam to, mam w sobie pamięć tego, że życie w takiej jedności, w byciu razem, we wzajemnym wspieraniu się, w pozwoleniu sobie na to, żeby każdy z nas był taki, jaki jest, że to jest nie tylko możliwe, ale to się zadziewa, my do tego dojrzewamy, my rozkwitamy. A ludzie, którzy są już tego świadomi, nie powiem, że jesteśmy zobowiązani, bo oczywiście każdy ma swoją drogę, każdy ma coś, co z nim rezonuje. Ja się czuję do tego zobowiązana, ponieważ do tego mnie ciągnie. Ale jeżeli i ciebie ciągnie w tym kierunku, to dbaj o siebie, zadbaj o siebie, bo jeżeli ty to zrobisz dla siebie, jeżeli będziesz dbać o jakość swojego codziennego życia i będziesz wspinać się po tych oktawach miłości i będziesz funkcjonować z tej przestrzeni, która po prostu emanuje tym światełkiem, to inni będą też tego chcieli, inni będą do tego lgnąć i nasze życie tutaj po prostu zacznie się transformować i ono już się transformuje, ale kurczę, doświadczmy tego jeszcze pełną parą za naszego życia, bo to, co ja pamiętam o takim życiu, jest czymś niesamowitym. Jest po prostu absolutnym pozwoleniem na to, żeby być sobą. Absolutnym poczuciem bezpieczeństwa, absolutnym poczuciem pełni, spełnienia. Absolutnym dawaniem i braniem, wymianą w obie strony, absolutną obfitością i absolutną zabawą i absolutną magią. Także tym, myślę, takim pozytywnym i magicznym akcentem zakończę to nagranie na żywo. Bardzo Wam dziękuję, kochani, że jesteście tutaj ze mną, pomimo że taka pora znowu, ja tak zazwyczaj mi się te inspiracje pojawiają w takich dziwnych porach, tak samo jak mi się najczęściej w nocy pojawiają. Ja bardzo często, zwłaszcza teraz, w ostatnich tygodniach, kiedy tak wiele się we mnie ponownie kolejna jakby warstwa otwiera i otwiera. Ja w nocy śnię poezję. Ja budzę się o pierwszej, o drugiej nad ranem i mam całe wiersze w głowie, projekty. Ja po prostu czuję tyle miłości i dzielę się tym teraz i to może wyglądać, jakbym była w jakimś euforycznym stanie i być może częściowo jestem, ale też nawet i do tego stanu, ponieważ widzę, że emocjonalnie to tak wpływa, też w jakimś sensie też go obserwuję i pozwalam, żeby przeze mnie przepływał. I jak pojawi się za chwilę coś innego, to też jest okej. Bo przedwczoraj też coś się innego pojawiło, co było mega intensywne. I od razu wiedziałam, że muszę o siebie zadbać. Na takie sposoby, na jakie ja potrafię dbać o siebie. Dla mnie to jest najczęściej porządny sen, przyjemna kąpiel, rozmowa z osobą, która jest w prawdzie i potrafi na mnie spojrzeć prawdziwie. I ja wiem, że ona wie i że ona rozumie. I bycie ze sobą.
porozciąganie się na macie. To są takie moje rzeczy. Znajdź swoje, dbaj o siebie, wspinaj się po tych oktawach miłości i po prostu bądźmy w tym razem tak, jak jesteśmy. Wspierajmy się, kochajmy się i bawmy się tym życiem. Także cudownego dnia, kochani. Tutaj bym mogła jeszcze przedłużać i przedłużać, powiedzieć jeszcze tysiąc rzeczy. Na przykład odkryłam jeszcze, jacy cudowni są mężczyźni. I to nie mówię pod kątem partnerskim. Naprawdę, tak prawdziwie dojrzałam, bo miałam w sobie dużo ran, jeżeli chodzi o mężczyzn. I gdzieś tam na nich spoglądałam tak trochę z zamuru, trochę z dystansem. Tyle przytuleń, ile doświadczyłam z przecudownymi, otwartymi mężczyznami. Z serca do serca, gdzie płynęły łzy, i był śmiech, i była radość. To jest po prostu niesamowite. Mężczyźni są przecudowni. Zwłaszcza kiedy potrafią po prostu wejść w tą swoją przestrzeń delikatności i prawdy. I to jest ogromna odwaga. Zwłaszcza dla kogoś, kto jest uwarunkowany. Tak to u nas jest chyba w społeczeństwie, że zwłaszcza mężczyźni są uwarunkowani, żeby być silni, żeby być twardzi. Ale kiedy na chwilę sobie pozwolą i tyle ciepła i tyle miłości płynie, to jest po prostu coś niesamowitego. No mnie to totalnie rozbraja i też możemy sobie wtedy nawzajem tym bardziej dawać, wspierać się, być przy sobie, kochać. Także dziękuję Wam i życzę Wam cudownego dnia, kochani. Buziaki, mua, mua. Pa, pa, pa.